Mamy to. Prawie godzina. I to nie jest wyreżyserowane. Oh, this new crazy mother. To jest ta alfa. Słuchajcie, Robert to osoba, która wygrała w konkursie na klejenie dachu za free. Zebrało ponad 100 lajków. Powiedz wszystkim, jak to zrobiłeś? Jak to zrobiłem? To jest tak naprawdę bardzo duża i bardzo krótka historia tych lajków. Dlatego, że... Jeden dzień, tak. W zasadzie jeden wieczór. Dlatego, że pierwsze 30 lajków to były lajki znajomych mojej dziewczyny, która szybko zaczęła pisać po wszystkich o 22 i lajkujcie. A reszta to same gro. Niestety nie. Te lajki to były moi znajomi. To było około 35 dodatkowych lajków. Oczywiście każdemu dzięki z osobna. Kiedy się spotkamy w drugie, to mam tu wynagrodzę. To już tak naprawdę wystarczyło do zwycięstwa wtedy, bo wtedy już miałem około 50-60 lajków. To no, ale że pracuję w firmie, gdzie jest bardzo dużo ludzi, potem się po paru piętrach okazało, że jest ich 130. Ja tak można. Czekałem na to, że ktoś tam wskoczy mi z 80 lajkami, to mówię, pójdę jeszcze piętro niżej. Tam miałem przygotowane w zależności dodatkowe 50. Kurs idealnie, że tak powiem, się zgrał, dlatego że tak jest do zrobienia. Klejenie tego dachu tak naprawdę rozwiąże problem, nie będę musiał go lepiej robić. Była jedna osoba, która przez kilka dni była na czele. Tak. Dobra, Darek, pozdrawiamy cię. Niestety nie udało się, ale ostatnio wiem, że wygrałeś koszulkę. Mam nadzieję, że ci się podoba, a jak ci się nie podoba, to trudno. Tak, może następnym razem ci się uda. Aha, Robert, pytanie, jaka folia? Czarny połysk. Taka inna. Przecież gadaliśmy przez telefon, że ma być to taki ostry róż. No sino-koperkowy róż, zastanawiałem się jeszcze wczoraj, ale nie, chyba jednak nie. Ja ze swojej strony proszę o lajkowanie, udostępnianie i subskrypcję na kanale. Naprawdę warto, bo będą pewnie nowe konkursy i wiele ciekawych rzeczy. I bądźcie z nami na bieżąco. Panowie, Sebastian przygotuje samochód do klejenia, a my jedziemy po folię do hurtowni. Chciałbym kilka słów powiedzieć odnośnie czarnego błysku. Jest to folia, która z mody nie wyjdzie chyba nigdy. Matte, carbon, jak najbardziej. Są to folie, które mogą się znudzić. Błysk nie. No i zobaczcie, jak to wygląda. Walczymy, żeby odkręcić taki mały element, taką małą antenkę. Jest ciężko.
Wiecie co to jest? Patrzcie. To jest 3M serii 2080. Ona ma taką folię zabezpieczającą, tak żeby folia się przy rekulowaniu nie rysowała. Fajny bajer. Tylko może jakoś takiego pranka zrobimy, co Sebastianie? Jestem za. A nawet przeciw. Dobra, panie i panowie, to co, wszystko? Kończymy? Nie. Absolutnie nie. Sebastian, a jak ci się nagrywa? Nie, nie wiem. Sebastian, co robisz? A kręcę. Ja też. A... Czy subskrybujecie już nasz kanał? Jeżeli nie, zróbcie to. A na dodatek możecie dać lajka. Tyle. Dobrze, dzwonimy. Jak mu, Robert czy Tomek? Robert. Robert. Gotowe. Zrobiliśmy co mogliśmy, to możesz padać. Dobra, dzięki. Hej. Wszystko dobrze? No, tak patrzał, coś można nosić. Koza. To jest bardzo fajne. Nie, mi się bardzo podoba. Dobry. Martel, machujno. To była ta osoba z konkursu, nie? Dzięki której ten konkurs się odbył. Tak? Pamiętasz ten konkurs, który organizowaliśmy na Oklejem Dachu? Mm-hmm. To jest właśnie pan Robert. Pan też. Robert wygrał. A nie, naprawdę, podoba mi się. Nie mówię tylko pod kamerę, ale naprawdę fajnie wygrał. No to dobrze. To ja ją tak wymienię całą. To, czyli odkręcasz od spodu, odkręcasz, a i dodatkowo jeszcze ten element. A to była guma. I mówię, no coś jest nie tak. Mamy to! Prawie godzina!